Boliwia, rok 2019. Po tajemniczej śmierci wysoko postawionego agenta Rickiego Sandovala, DIA, a więc amerykańska agencja rządowa stworzona do walki z narkotykami, postanawia wysłać na miejsce elitarną jednostkę o nazwie Duchy. Tak rozpoczyna się operacja kryjąca się pod kryptonimem Królobójca, której celem jest infiltracja i rozbicie imperium narkotykowego, na czele którego stoi El Sueño, a więc człowiek trzymający w kieszeni rząd tego kraju. Bardzo serdecznie, jestem Mestre i po tym krótkim wstępie chciałbym zaprosić Was do obejrzenia odcinka poświęconego grze Ghost Recon Wildlands, a więc tytułu, który w tym miesiącu został wzbogacony o dosyć ciekawy tryb wieloosobowy. Zapraszam. Ghost Recon Wildlands jest grą, która do tej pory oferowała głównie rozgrywkę w trybie fabularnej kooperacji bądź solo. I to na największej mapie, jaką kiedykolwiek stworzono pod szyldem firmy Ubisoft. Tutaj przy okazji mała ciekawostka. Mapa podzielona jest na 21 regionów różniących się od siebie, a każdy z nich posiada własną populację ludności. Dodatkowo podzielona jest ona na 11 tak zwanych biomów, a więc obszarów o określonym klimacie, a także charakterystycznej dla niego roślinności. Znajdziecie tutaj miasteczka, niewielkie osady, a postacie sterowane przez grę zdają się żyć własnym życiem. Chodzą spać, wstają rano do pracy, przemierzają duże odległości na piechotę czy w pojazdach. A wszystkie te aktywności połączone z cyklem dnia i nocy oraz przy zmiennych warunkach pogodowych sprawiło, że samo jej zwiedzanie wciągnęło mnie na bardzo długo. Jednak jeśli skończyliście tryb fabularny i chcielibyście zmierzyć się z innymi graczami w trybie 4x4, od tego miesiąca taką możliwość otrzymaliście. Okazuje się, że studio Ubisoft, jak twierdzi, wspólnie ze społecznością graczy, stworzyło zupełnie nowy tryb gry sieciowej, kryjący się pod tajemniczą nazwą Ghost War. Since its release, Ghost Recon Wildlands has offered a thrilling and immersive tactical military shooter experience like no other. The all-new Ghost War mode is taking the challenge to new heights, pitting players against one another in this extensive and entirely free 4v4 mode. Okej, ale na czym w takim razie polega rozgrywka i czy nie stanie się ona kolejnym trybem wieloosobowym upychanym na siłę przez twórców do swoich tytułów? Co zresztą stało się bardzo modne w ostatnim czasie. Trochę tak w myśl zasady nieważne jaki byle był. Tutaj muszę wam powiedzieć, że jest dobrze, choć mogło być lepiej. Zacznę może od tego, co wypada tu bardzo ciekawie. Giving the opportunity to create unique strategic scenarios and build a squad that fits the approach you decided. Tryb PvP, jak wspomniałem już wcześniej, to nic innego jak drużynowy deathmatch, gdzie ścierają się ze sobą dwa czteroosobowe teamy na niewielkich wycinkach mapy pochodzących z podstawowej wersji gry. Twórcy, żeby uniknąć pewnego rodzaju powtarzalności, jeśli chodzi o wyposażenie każdego ducha, wprowadziło tutaj kilka klas postaci, a każda z nich, przynajmniej w teorii, wymaga przyjęcia innego stylu gry. Warto przy okazji dodać, że ostatnia aktualizacja zmieniła bardzo dużo pod względem balansu rozgrywki i dostępności choćby termowizji, której od teraz może używać tylko jedna klasa w drużynie, a sam jej zasięg został znacząco ograniczony. Moim zdaniem bardzo dobry ruch, szczególnie, że do tej pory za pomocą termowizji mogliśmy dostrzec przeciwnika prawie z końca mapy. Warto zaznaczyć, że każdą kolejną klasę odblokowujemy wraz z naszym postępem. Podobnie zresztą wygląda to w kwestii broni. Z ciekawszych rzeczy muszę wymienić choćby sam efekt przygwożdżenia, który zaprojektowali twórcy. Przygwoździć nas może tylko klasa szturmowiec ciężko zbrojny. Rzućcie tylko okiem. He has the ability to suppress enemies from far away. Uses advanced suppression to daze targets, throwing off their aim. Jak sprawdza się tego typu rozgrywka w praktyce? Moje pierwsze wrażenia są jak najbardziej pozytywne, choć odnoszę wrażenie, że trybowi Ghost War brakuje solidnego wykończenia. Mimo, że rozgrywka jest ciekawa i daje ogromne możliwości, to odnoszę wrażenie, że spory potencjał drzemiący w tak pięknej i ogromnej mapie po prostu się marnuje. Wycinki map, jakie dostępne są w tym trybie, są niezwykle małe. Zbyt małe jak dla mnie. Co sprawia, że starcia pomiędzy graczami są często bardzo przewidywalne i skupiają się wciąż w tych samych miejscach. Oczywiście zdaję sobie sprawę z faktu, że projektując taką, a nie inną ich wielkość, twórcy chcieli nieco zwiększyć dynamizm rozgrywki. Jednak moim zdaniem troszkę większe mapy dawałyby po prostu większe możliwości taktycznego podejścia.
Firma Ubisoft wprowadza tu przy okazji ciekawy system oznaczania pozycji strzelającego do nas przeciwnika opartego na dźwięku. Polega to na tym, że kiedy odda on strzał przez bardzo krótką chwilę, widzimy jego przybliżoną pozycję. Podobnie jak miał to miejsce w trybie fabularnym, i tutaj mamy drony, których zadaniem jest oznaczanie przeciwników i w tym wypadku ich właściwe używanie staje się kluczem do sukcesu. I tak, z jednej strony możemy namierzyć z powietrza wroga, ale z drugiej łatwo zlokalizować osobę, która go kontroluje. Kolejny problem niestety małej mapy. Bardzo spodobała mi się natomiast możliwość podnoszenia rannych członków naszego zespołu. Jednak z racji tego, że jakąś chwilę musimy na nią poświęcić, a my w tym czasie jesteśmy bezbronni, sama czynność jest niejednokrotnie bardzo ryzykowna. Musimy często decydować, reanimować naszych kompanów, czy dokończyć robotę w pojedynkę. Wszystko oczywiście zależy od sytuacji. Tak przy okazji powiem wam szczerze, że bardzo ciekawi mnie, jak mogłaby wyglądać tutaj rozgrywka w stylu chociażby Battle Royale lub w jakimś innym podobnym trybie wielosobowym, który zaangażowałby przykładowo 100 lub większą ilość graczy. Mając swobodny dostęp do tak zróżnicowanej i ogromnej jednocześnie mapy, mielibyśmy nieograniczone możliwości. Podsumowując to, czego mogłem doświadczyć grając w tym trybie, to jeśli lubicie grać zespołowo, podchodzić do rozgrywki nieco taktycznie i z pewnym pomysłem, to tryb ten powinien trafić w wasze gusta. Ja na pewno od czasu do czasu będę śledził ten temat i mam nadzieję, że spotkamy się tam nie raz. Dajcie znać, jak wam podoba się taka forma rozgrywki i co sądzicie o wielkości map. A z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.